Zakład Energetyki Cieplnej zakończył wymianę kolejnego, czwartego odcinka sieci cieplnej. Prace przebiegały w ulicy Tkackiej, w części od Wileńskiej do Moniuszki. Mieszkańcy, którym wstrzymano dostawę ciepłej wody, już mogą z niej korzystać. Prace na Tkackiej nadal trwają, ale dotyczą odtworzenia nawierzchni. Ekipa pracuje przy układaniu chodnika. W pierwotnych założeniach, jak informował na czerwcowej konferencji prasowej prezes ZEC-u Krzysztof Mądzielewski, remont sieci miał objąć 4 odcinki, jednak podjęto decyzję o wykonaniu jeszcze jednego w ulicy Moniuszki na odcinku od Szarych Szeregów do ostatniej. Potrzeba wymiany tego odcinka wyniknęła po analizie stanu technicznego sieci, która miała miejsce w czasie prowadzenia prac również wzdłuż ulicy Moniuszki na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Śniadeckiego. Podlegający wymianie odcinek sieci cieplnej umiejscowiony jest po północnej stronie ulicy Moniuszki w pasie zieleni oraz chodnika. W trakcie prowadzenia prac nie przewiduje się większych utrudnień w ruchu kołowym na ulicy Moniuszki, niemniej korzystanie z chodnika na wskazanym odcinku będzie niemożliwe. Prace będą prowadzone w okresie od 18 września do 4 października, natomiast przerwa w dostawie ciepłej wody rozpocznie się od 23 września, a ma zakończyć się 30 września. W tym czasie brak ciepłej wody odczują tylko mieszkańcy 4 bloków przy ulicy Moniuszki pod numerami 115/119, 121/125, 127/129 i Moniuszki 131/133. Prace remontowe na sieci cieplnej, które ruszyły w lipcu, a zakończyć się mają na początku października, mają 2 podstawowe założenia, informuje prezes Zakładu Energetyki Cieplnej Krzysztof Mądzielewski. Po pierwsze to wymiana odcinków sieci podyktowana zminimalizowaniem lub wręcz wykluczeniem ryzyka wystąpienia awarii. Drugim efektem jest obniżenie strat przesyłowych na sieci. Ruszyły zbiórki darów oraz pieniędzy dla powodzian. Klęska żywiołowa najbardziej dotknęła południe oraz południowy zachód naszego kraju. W wielu miejscowościach sytuacja jest dramatyczna, ludzie potrzebują natychmiastowej pomocy. Dlatego organizowane są różnego rodzaju akcje. Solidaryzujemy się z tragedią mieszkańców i chcemy nieść pomoc. Skoro sami nie ucierpieliśmy, chcemy pomóc tym, którzy ucierpieli. Dlatego też inicjujemy samorządową akcję zbiórki darów dla powodzian. Przede wszystkim chodzi o produkty żywnościowe, o żywność, która ma długi termin użyteczności. Chodzi o wodę pitną, ponieważ tam nie działają wodociągi, to jest permanentny problem. To jest również karma dla zwierząt, bo pamiętajmy, ewakuują się nie tylko ludzie. Dodatkowo środki higieny osobistej, środki czystości, również sprzęt ogrodniczy, który będzie potrzebny do przywrócenia tych terenów. Zbiórka rozpoczęła się w poniedziałek 16 września w Bursie przy ulicy Sejmowej. Dary można przynosić do środy włącznie w godzinach 10-18. Wspólnie z OSP Pabianice, które nas wspierają, zbieramy jako samorządy. Jesteśmy w stałym kontakcie z sztabem kryzysowym województwa dolnośląskiego i jutro dostaniemy ze sztabu kryzysowego wskazania, dla którego konkretnie samorządu pomoc skierujemy. Deklarację pomocy zgłosiło również miasto. Prezydent miasta Pabianic podjął decyzję o przekazaniu 50 tysięcy złotych na zakup osuszaczy, które też przekażemy gminie, która będzie takiej pomocy potrzebowała. Przekażemy również 50 łóżek. Będą to łóżka wyposażone w materace, tam gdzie też one są potrzebne. W tej chwili trwają rozmowy, oczywiście rozmawiamy z zarządzaniem kryzysowym województwa dolnośląskiego. Będziemy starali się, aby ten sprzęt dotarł tam, gdzie faktycznie ta pomoc jest najbardziej potrzebna. Do samorządowej zbiórki włączyła się także gmina Pabianice. Postanowiliśmy skoordynować ją wspólnie z powiatem pabianickim, dlatego również na Sejmową zapraszamy mieszkańców gminy Pabianice. Ponadto, szanowni państwo, rozmawiałem już z przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Błochem, z naszymi radnymi gminy Pabianice i gmina Pabianice przekaże pomoc finansową jednej z gmin wiejskich, które zostały poszkodowane w ramach tej powodzi. Będą to gminy, przypuszczam, albo z Kotliny Kłodzkiej, albo jedna z gmin na Opolszczyźnie. Natomiast tutaj szczegóły są w trakcie uzgadniania. Akcje pomocy i zbiórki żywności oraz niezbędnych rzeczy na terenie miasta prowadzi jeszcze wiele innych stowarzyszeń, organizacji oraz podmiotów. Stowarzyszenie Lewica to My dary przyjmuje w swojej siedzibie przy ulicy
ulicy Traugutta 2. Można je przynosić we wtorek w godzinach 15-18 oraz w środę i czwartek od godziny 9 do 13. Kolejne punkty zbiórki na mapie Pabianic to sklep Kaczorowski przy ulicy Grabowej, czynny od wtorku do piątku w godzinach 8-17 oraz kino Tomi, do którego dary można przynosić codziennie od godziny 10 do ostatniego seansu. Natomiast do czwartku 19 września akcję prowadzi publiczne przedszkole Kameleon przy ulicy Pułaskiego 26, które pomaga powodzianom z Głuchołaz i Moszczanki odciętej od świata. Dodatkowo w najbliższych dniach placówka przeprowadzi zbiórkę pieniędzy na zakup nowego pieca do szkoły w Głuchołazach, który został zalany w wyniku powodzi. Wspomniane podmioty proszą o przynoszenie długoterminowej żywności, w tym też dla małych dzieci, wody butelkowanej, środków czystości, chemii gospodarczej oraz przyborów szkolnych dla uczniów. Informacje na temat akcji pomocowych są dostępne na profilach poszczególnych organizatorów. Na ratunek powódź. Pod takim hasłem ogólnopolską akcję zainicjował Polski Czerwony Krzyż, do którego włączył się także nasz lokalny oddział organizacji. Jak poinformował prezes rejonowego oddziału PCK Andrzej Chałupka, w akcji można wziąć udział w dwojaki sposób. Wpłacając datki pieniężne na konto z dopiskiem na pomoc powódź lub przynosząc do siedziby pabieńskiego PCK przy ulicy Moniuszki 16 dary rzeczowe dla powodzian. Organizatorzy zbierają artykuły spożywcze wyłącznie w postaci konserw, jednorazowych zupek, które można zalać wrzątkiem, czekolad, różnego rodzaju batonów oraz wody, najlepiej w 1,5-litrowych sześciopakach. Przydadzą się też latarki z kompletem baterii. Jak podkreśla prezes oddziału, nie zbieramy ubrań, butów, zabawek, a z artykułów spożywczych kasz, mąki, cukru oraz oleju. Dary można dostarczać do siedziby oddziału rejonowego PCK we wtorki od 13 do 16 oraz w czwartki i piątki od 12 do 15. W razie pytań można dzwonić do biura na numer telefonu 42 215 2404, czynny wyłącznie w wymienionych dniach i godzinach. Są wolontariuszami, pomagają ludziom odkryć i zrozumieć siebie poprzez organizację wydarzeń edukacyjno-kulturalnych. Jednak żeby móc to robić jak najlepiej, przyjechali do naszego miasta po wskazówki i wiedzę, aby móc działać jeszcze wydajniej. Mowa o wolontariuszach Fundacji Symbiosis Krakowa, którzy podczas dwudniowej wizyty studyjnej zapoznali się z działalnością Forum Organizacji Pozarządowych w Pabianicach w temacie wolontariatu. Ja też sobie zadawałam takie pytanie, przyznam szczerze, że ludzie z Krakowa do Pabianic? Dlaczego? Po co? Ale jak usiadłam i pomyślałam, no właśnie, ludzie z Krakowa do Pabianic. Niech zobaczą, że w tych małych Pabianicach wolontariat działa cudownie. Współpraca z organizacjami pozarządowymi ze strony władz jest również pełna przychylność. Także no jest się czym chwalić, uważam, i mam nadzieję, że teraz to pójdzie w Polskę. Wymiana wiedzy, doświadczeń i nauka od organizacji pozarządowych odbywała się w ramach akcji Symbiotariusz. Naszymi gośćmi są ludzie z całej Polski, ponieważ symbiotariuszami, czyli wolontariuszami Fundacji Symbiosis, są ludzie z Krakowa, z Radomia, z Kalisza, z Rawy Mazowieckiej, z Wałcza i z Pabianic, ponieważ zarówno ja, jak i Monika Urbańska jesteśmy również symbiotariuszkami. Krakowska Fundacja powstała w kwietniu 2022 roku. Na jej czele stoi Eliza Wos. Główne ich cele to życie w symbiozie ze sobą, w symbiozie z otoczeniem. To, co mówiła już na spotkaniu pani prezes Fundacji Eliza Wos, to organizowanie wydarzeń w przestrzeni art and science, czyli połączenie sztuki, nauki. Organizuje duże spotkania, tak zwane kontrowersatoria, gdzie ludzie mogą spotkać się z osobami może od nich bardziej wykształconymi, może utytułowanymi, niemniej takimi, które przybliżą im naukę od takiej strony bardziej praktycznej, bardziej dla nas, tak zwanych normalnych ludzi, bardziej przyswajalną. Ich sztandarowym projektem, znanym również w Pabianicach, jest wielka wymiana zabawek, która obecnie odbywa się już w 22 miastach Polski. W Pabianicach odbyła się już dwa razy i odbędzie się po raz kolejny już w grudniu. Także chcą również, stąd ta wizyta,
poznać działania wolontarystyczne, rozszerzyć swoją działalność także o wolontariat. Poznawanie pabiańskiego wolontariatu goście rozpoczęli od spotkania w hotelu Włókniarz, na którym obecne były m.in. przedstawicielki Urzędu Miejskiego oraz Miejskiej Rady Seniorów. Później obowiązkowo czekała ich moc pozytywnej energii, inspiracji oraz wiedzy ze strony grupy wolontarystycznej Agrafka. Uważam, że w Pabianicach wolontariat działa cudownie, czego dowodem będzie nasza dzisiejsza wizyta w grupie wolontarystycznej Agrafka. Tam przez 2 godziny nasi uczestnicy będą słuchać o tym, jak to u nas działa i jak dobrze działa. Pierwszy dzień zakończono wizytą w Muzeum Miasta Pabianic, a w drugim dniu ostatnim przystankiem na trasie wizyty wolontariuszy fundacji była pracownia Unikatum Danuty Jacoń-Chmieleckiej, gdzie z kolei wykład szkoleniowy dla pabiańskich wolontariuszy przygotowała prezes krakowskiej fundacji. Jak się okazało, był to bardzo pozytywny czas, który upłynął przede wszystkim na merytorycznych rozmowach, ale i też dzięki przygotowanym atrakcjom więzi wolontariuszy zostały zacieśnione, co zapewne będzie miało przełożenie na podnoszenie jakości współpracy, bo jak wiadomo, razem można czynić jeszcze większe dobro. Profilaktyka, jak wiadomo, to bardzo istotny aspekt naszego życia, ponieważ dzięki niej można uniknąć choroby albo wykryć ją na tyle wcześnie, że nie zdąży poczynić dużych szkód w organizmie. Dlatego badania profilaktyczne, organizowane na różnego rodzaju wydarzeniach, cieszą się dużą popularnością ze strony mieszkańców. Tak też było na pikniku miejsko-powiatowym zorganizowanym z okazji 46. Dni Pabianic. Strefa zdrowia stworzona przez Adamet Pharma kolejny rok z rzędu cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Łącznie przeprowadzono niemal 900 badań profilaktycznych i konsultacji z lekarzami specjalistami. Odwiedzający strefę mogli wykonać bezpłatne badania profilaktyczne, takie jak spirometria, pomiar ciśnienia krwi, badanie lipidogramu oraz pomiar hemoglobiny glikowanej, a otrzymane wyniki skonsultować z pulmonologiem oraz kardiologiem obecnymi na miejscu. Ale na tym nie koniec. Teraz w ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury firma zachęca do udziału w kolejnym zdrowotnym przedsięwzięciu. Adamet Pharma jako partner strategiczny Miejskiego Ośrodka Kultury zaprasza Państwa bardzo serdecznie do rozpoczynającego się właśnie cyklu webinaru w ramach programu Wspierająca Szkoła. Program Wspierająca Szkoła to program Fundacji Adamet i serwisu Życie Warte Jest Rozmowy, który poświęcamy edukacji w kierunku budowania dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży. W ramach programu odbędzie się cykl 4 otwartych webinarów, które stanowią odpowiedź na rosnącą potrzebę wsparcia rodziców i opiekunów w ich codziennych wyzwaniach wychowawczych. Bardzo serdecznie zachęcam wszystkich Państwa, rodziców, opiekunów, dziadków do zapisania się i wzięcia udziału w tych webinarach. Mówić będziemy o tym, jak rozpoznawać kryzys psychiczny u naszych najmłodszych, jak mu przeciwdziałać, ale także jakie aktywności podejmować albo gdzie szukać pomocy, jeśli rzeczywiście tak trudna sytuacja nas spotka. To bardzo ważne, żebyśmy my dorośli wiedzieli, jak w takich sytuacjach reagować. Także bardzo serdecznie zapraszam wszystkich Państwa na stronę programu www.wspierajucaszkoła.pl bez polskich liter. Tam możliwy zapis jest na nasze webinary. Pierwszy webinar zaplanowano na 17 września, a kolejne odbędą się raz w miesiącu 8 października, 21 listopada i 4 grudnia o godzinie 18.30. Spotkania dostępne są online. Każde zakończy się sesją Q&A na czacie, w ramach której uczestnicy będą mogli zadawać pytania ekspertom i uzyskać bezpośrednie wsparcie.